Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Od kilku dni dostaję od Was bardzo dużo wiadomości i próśb, żebym zrobił materiał o tym niezwykłym człowieku, jakim był Aleksander Doba. I mimo, że sam nie jestem jakimś wielkim pasjonatem czy entuzjastą kajakarstwa, chociaż lubię kajaki, to uwielbiałem książki, wywiady i prelekcje Aleksandra Doby. Więc ten materiał będzie zupełnie inny niż poprzednie odcinki z tej serii. Chciałbym w nim przedstawić Wam postać tego wspaniałego człowieka oraz porozmawiać trochę o samej wyprawie na Kilimandżaro, z jakimi niebezpieczeństwami się ona wiąże, a także odpowiedzieć na pytanie, czy tragedia, która miała miejsce, jest czymś rzadkim i niespotykanym, czy może jest zjawiskiem, które dość regularnie występuje na najwyższej górze Afryki. Zapraszam Was do dzisiejszego materiału. Mieszkający od 1975 roku w Policach, Aleksander Doba swoją przygodę z kajakarstwem rozpoczął dość późno, bo w 1980 roku, grubo po ukończeniu 30 roku życia, jego pierwszą wielodniową wyprawą było przepłynięcie Polski z Przemyśla do Świnoujścia. Odległość około 1200 km pokonał w 13 dni. Od tego czasu pływał więcej, wytyczając sobie coraz ambitniejsze cele. Zaplanował i zrealizował wiele samotnych wypraw, a to niektóre z jego osiągnięć. Doba został pierwszym kajakarzem, który przepłynął całą Wisłę. W 1998 roku wyruszył na wyprawę, którą nazwał kajakiem przez Niemcy i dookoła Danii z Polic do Polic, podczas której w 57 dni przepłynął ponad 2700 km. Aleksander lubił podkreślać port macierzysty swojego kajaku, na którym poza napisem Poland widniał napis Police, który za granicą często odczytywany był jako angielskie słowo police, czyli policja. W 1999 roku podróżnik podjął się kolejnego wielkiego wyzwania. Wyruszając z Polic, opłynął całe Morze Bałtyckie. Zajęło mu to 80 dni, podczas których przepłynął ponad 4200 km. W późniejszych latach Doba opłynął kajakiem inny wielki zbiornik – jezioro Bajkał. W roku 2004 Doba wraz z Pawłem Napierałą po raz pierwszy podjął próbę przepłynięcia Atlantyku. Próba ta zakończyła się niepowodzeniem po niespełna zaledwie 2 dniach. Po pierwszej próbie przepłynięcia oceanu Aleksander czuł duży niedosyt i rozczarowanie. Ze środowiska dochodziły do niego kpiące głosy, że taki kajakarz jak on porwał się na tak wielką wyprawę. Aleksander Doba sam zaprojektował 7-metrowy kajak, którym zamierzał pływać po oceanach. Pierwsza solowa transatlantycka wyprawa Aleksandra rozpoczęła się 26 października 2010 roku. Kajakarz wypłynął z Dakaru i po 99 dobach dopłynął do wybrzeża Acarau w Brazylii. Jako pierwszy Polak i trzeci człowiek na świecie samotnie przepłynął kajakiem Atlantyk. Łącznie pokonał dystans 5394 km. W 2013 roku Aleksander Doba został nagrodzony Superkolosem, najważniejszą nagrodą podróżniczą w Polsce. Druga transatlantycka wyprawa Aleksandra Doby rozpoczęła się 5 października 2013 roku w Lizbonie. Podczas niej nie obyło się bez problemów. Po 167 dniach i przebyciu trasy o odległości ponad 12 400 km Polak dotarł wreszcie do wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W 2015 roku Aleksander został wybrany przez National Geographic podróżnikiem roku na świecie. Trzecią, najtrudniejszą transatlantycką wyprawę Aleksander Doba rozpoczął 16 maja 2017 roku w Nowym Jorku. Po raz pierwszy podróżnik planował pokonać trasę w odwrotnym kierunku, z Ameryki Północnej do Europy. Po 110 dniach 3 września 2017 roku dopłynął do wybrzeża francuskiego. Ostatnią wyprawę, w której udział wziął Aleksander Doba, było wejście na najwyższy szczyt Afryki, Uhuru na Kilimandżaro. Mało doświadczony w turystyce górskiej podróżnik, który wcześniej zdobył najwyższy szczyt Tatr, Gerlach, skorzystał z oferty klubu podróżników o nazwie Soliści. Wraz z przewodnikami na szczyt góry 74-latek wszedł 22 lutego 2021 roku. Po zdobyciu góry poprosił o chwilę odpoczynku, po czym zasłabł i mimo podjęcia reanimacji zmarł.
Organizatorzy poinformowali, że podczas wejścia na górę Aleksander Doba nie zgłaszał i nie wykazywał żadnych objawów, które mogłyby wskazywać na jakieś problemy zdrowotne. Mężczyzna obserwowany był przez przewodników oraz przechodził rutynowe kontrole, podczas których mierzone było tętno, natlenienie krwi, a także był pytany o samopoczucie. Podana została wtedy informacja, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Jednak kilka dni temu syn podróżnika, Czesław, w rozmowie z The New York Times powiedział, że przyczyną tragedii mogło być uduszenie spowodowane obrzękiem płuc wywołanym przez chorobę wysokościową. Czy wejście na Kilimandżaro jest tak naprawdę niebezpieczne? Czy zdarzały się na tej górze już wcześniej takie tragiczne wydarzenia? Niebezpieczeństwami podczas wchodzenia najpopularniejszymi drogami na dach Afryki nie są trudności techniczne, lecz sama wysokość, która wynosi niemal 6000 metrów. Niezwykle ważnym aspektem podczas wejścia jest odpowiednia aklimatyzacja. Brak technicznych trudności podczas wejścia sprawia, że szczyt ten przyciąga wielu, mało doświadczonych turystów, dla których Kilimandżaro jest pierwszą tak wysoką górą. Co roku niemal 30 tysięcy ludzi podejmuje próbę jej zdobycia. Średnia liczba zgonów wynosi około 10 rocznie. Niektóre źródła mówią, że waha się to między 6 a 7. Jakie są największe niebezpieczeństwa podczas wejścia na Kilimandżaro? Przede wszystkim są to objawy choroby wysokościowej i wszystkie jej następstwa i konsekwencje. Kolejnym niebezpieczeństwem jest narażenie się na odwodnienie. Niezwykle ważne jest, aby dbać o regularne uzupełnianie płynów podczas wielodniowego wchodzenia na afrykańskiego kolosa. Kolejnym problemem i zagrożeniem może być wychłodzenie, skutkujące hipotermią. Mimo że szczyt znajduje się w Afryce, zdarzają się tam zarówno śnieżyce, lodowate wiatry i bardzo niskie temperatury. Następne zagrożenie wynika z popularności tego szczytu. Wejścia na górę podejmują się ludzie często chorujący na różne schorzenia, takie jak cukrzyca czy problemy kardiologiczne, czasami nawet takie ukryte. Jako że wejście na Kilimandżaro zajmuje kilka dni, zdarza się, że turystom kończą się leki, a szybkie dostawy nie są możliwe. Inne zagrożenia wynikają raczej z braku rozsądku ludzi, jest to m.in. zbaczanie ze szlaku czy niedostosowywanie się do poleceń przewodników. Choć Kilimandżaro to góra pozbawiona trudności technicznych, to warto pamiętać, że wszystkie wysokie masywy mogą okazać się zabójczo niebezpieczne. Chciałbym, abyśmy nie zapomnieli o Aleksandrze Dobie, o wartościach przez niego przekazywanych, o których tak często wspominał podczas swoich wywiadów albo prelekcji. Pamiętajmy o tym, jakim był człowiekiem i z jaką pasją podchodził do wszystkiego, co w życiu robił. W opisie zostawiam link do filmu dokumentalnego Happy Olo, który znajduje się na darmowej platformie VOD, więc serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Jak ja idę do ludzi, to co, a zresztą jak nieznany, nie jestem w nieznanym kraju, a chcę coś załatwić. Staram się uśmiech, nie tak najradośniejszy, jaki mam, ale taki mój uśmiech, klasyczny numer 7, taki delikatny, nie? I podchodzę do ludzi z uśmiechem. I takich ludzi spotykam. To jest tak jak w Loszcie, no. Gdybyśmy tak wszyscy uśmiechali się do innych, nieznanych ludzi, nie? Nie znam, o ja na kajakach. Jak organizuję coś, mówią, u mnie się pływa tak. Bezpiecznie, dynamicznie i radośnie. Jak płyniemy i się nie uśmiechają do innych, nie pozdrawiamy się, to ja opierniczam. Może ich grupy, bo innych to nie mogę, nie? Ale my ich nie znamy. No co? Oni pływają kajakami, wy też. Wspólna, powiedzmy, pasja czy zainteresowanie. Uśmiechamy się, no. Ja myślę, że takie pozytywne podejście do innych ludzi, gdyby się tak rozpowszechniło, to byśmy byli bardziej radosnym krajem niż jesteśmy. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia na szlaku oraz w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.